Katarzyna Studnik, witam Państwa serdecznie w rozmowie Echo 24. Przed nami jesień, jeszcze piękna i słoneczna, za chwilę zima. To zawsze czas, w którym szczególnej pomocy potrzebują ludzie biedni, ubodzy, tacy, którzy nie radzą sobie w normalnej sytuacji. Dlatego w naszym studiu jest Paweł Trawka, witam serdecznie, rzecznik wrocławskiej Caritas. Dzień dobry, witam wszystkich widzów. Podwyżki, kryzys, inflacja. To wszystko wpływa na to, że coraz więcej jest osób potrzebujących pomocy. Czy jesteście na to gotowi? Z jednej strony zawsze tak i z drugiej strony zawsze nie, bo to tak jest. My jesteśmy gotowi na takie rzeczy, które są nieoczekiwane i one się zdarzają. Trudno o tym powiedzieć, tak? Gotowi na to, co na niewiadomą. Ale to jest taka mentalna gotowość, tak? Raczej bym tak powiedział. I odpowiadanie na to, co się wydarzy. To jest nasza misja i nasze działanie, które wielokrotnie jakby w ostatnich latach było wypróbowywane. Czy w czasie pandemii, czy w czasie kryzysu uchodźczego, po ataku Rosji na Ukrainę. Więc taka pewna elastyczność działań, tak jak w tej sytuacji, która jest teraz, jest konieczna. Jeszcze wprost tego nie widzimy. Rozmawiamy ze sobą w biurach, rozmawiamy ze sobą z naszymi wolontariuszami, myślimy, jak zadziałać, zacieśniamy współpracę z innymi organizacjami sektora, organizacji pozarządowych, ale też z samorządem i szykujemy się na taki moment, w którym rzeczywiście mogłoby coś się wydarzyć. Pewne projekty już są, pewne plany są, nawet na zasadzie taki bardzo konkretnie określonej. Wy wchodzicie w pierwszej fazie, wy wchodzicie w drugiej, wy wchodzicie w trzeciej. To już na właśnie na tych momentach, w których współpracujemy z samorządem, na przykład Wrocławia, ale wiadomo, że to jest wciąż niewiadoma, bo okazuje się, że jakby wciąż do nas ta fala takiego wielkiego ubóstwa, które mogłoby być ze względu na te galopujące ceny od energii po żywność, dosięga przede wszystkim najuboższych. I jeszcze tego nie widzimy, oby jak najdłużej, może nie będzie, może się zmieni. To są oczywiście pobożne życzenia, ale jakoś tak po cichu liczę, że może to się jakoś uda. Z drugiej strony taka sytuacja i te ostatnie sytuacje pokazują, że wciąż potrafimy mieć wrażliwość jako społeczeństwo. Też że nas to wypróbowuje. Wypróbowani jest, ja bym powiedział, że jesteśmy bardzo wypróbowani, a to oznacza, że trochę się wyspecjalizowaliśmy jako po prostu zwykli obywatele w tym, gdzie pomagać. Wiemy, co nas interesuje, jakie miejsca są dla nas, dla naszego serca najbardziej wrażliwe. Tak. I tamtą pomoc kierujemy przez zaufane osoby, instytucje, organizacje. I to się rzeczywiście dzieje. Widzimy, że ta pomoc już nie jest taka na hura, bez zamysłu, wręcz przeciwnie. Obrócony jest ten pieniądz. Papież Franciszek kardynałowi Krajewskiemu mówi, niech ci się ta jałmużna w ręku spoci. Pomyśl, zanim wydasz. Pomyśl, zanim ją wrzuci, żebyś wiedział, komu chcesz dać i komu ona rzeczywiście posłuży. Czego najbardziej teraz potrzebujecie i czego się obawiacie najbardziej? To są takie zwykłe rzeczy na tu i teraz, bo nie, jakby to planowanie przyszłości jest po prostu za trudne. Tu i teraz rano jest przymrozek. Po prostu. Zatem o 6 rano, kiedy otwieramy naszą łaźnię, tam jest kolejka osób zmarzniętych po nocy. Potrzebujemy te osoby, najczęściej mężczyzn, ubrać. Od stóp do głów. Tak? Czyli ubrań potrzebujecie dla mężczyzn cały czas? Cały czas, to jest akcja całoroczna. Zimą jakoś w jakimś sensie jest zintensyfikowana, bo tych ubrań po prostu potrzeba więcej. Nie ma już. Ręczniki, koce? Już nie ma możliwości zupełnie jakiegoś przeprania przez te osoby. Nie wyschnie, zimno jest, nie mają gdzie tego wysuszyć. Ręczniki mniej, ale koce czy śpiwory jak najbardziej. Termosy zawsze, plecaki również. To są takie rzeczy, które nam, wrocławianom, zapewniają pewien komfort życia razem z osobami w kryzysie bezdomności. Gdzie mamy to przynieść? Przynosimy to na Katedralną 7 we Wrocławiu. Przynosimy, przesyłamy, zbieramy. Jeżeli mamy na przykład w firmie, zrobimy taką zbiórkę. Mhm. Można do nas zadzwonić, podjedziemy, spróbujemy to odebrać. Niech to nie będzie jeden worek, tylko tak, żebyśmy mieli rzeczywiście po co przyjechać. Wtedy chętnie wysyłamy samochód, pracownika i zabieramy to, sortujemy. No niestety wciąż musimy sortować tą odzież, którą dostajemy, bo przychodzi do nas w różnym stanie. Chcielibyśmy, żeby była taka odzież, którą dajemy i ta osoba ubiera ją na siebie. Będzie dla niego ciepła, czysta, odświeżająca, taka, żeby mógł wyjść od nas i pójść do galerii, pójść do sklepów, na przykład, żeby się tam zagrzać.
zatrzymać się chwilę na dworcu, żeby go nikt nie przeganiał jako osobę w kryzysie bezdomności. Nie obawiacie się właśnie tej zimy, noclegownie, miejsca, gdzie się można ogrzać? To co Pan mówi, dworce, no niekoniecznie to są miejsca, gdzie tacy ludzie powinni spędzać całą noc, ale jeśli będzie zimno, to mam nadzieję, że w takich miejscach będą mogli być. A te inne miejsca? No jest ogrzewalnia, to jest takie miejsce, w którym mogą, jedno na razie we Wrocławiu, w którym mogą przychodzić osoby, nawet takie, które są na przykład nietrzeźwe, nie mogą na przykład skorzystać ze zwykłej noclegowni. Gdzie to jest? Mamy taką, no, to prowadzi to towarzystwo brata Alberta we Wrocławiu. Widziałem też jakby z relacji naszych wolontariuszy, że na dworcu też jest troszeczkę takie większe, jakby to nazwać, troszkę przyzwolenie, taki poziom tolerancji dla osób, które się tam potrzebują zagrzać. Jeżeli te osoby nie śpią, tak, to mogą tam przeczekać, trochę się zagrzać. Właśnie jedna z wolontariuszek mi opowiadała, że jak przychodziła, słyszała tą rozmowę, tylko pamiętaj, żebyś nie zasnął, bo cię wyrzucą. Więc oni tak w półśnie, czuwając, jakoś tam próbują przekoczować. Są tego typu przestrzenie, bo to są też takie osoby, które bądź nie mogą wejść do noclegowni ze względu na przykład nietrzeźwości, po prostu nie są w stanie funkcjonować w takich miejscach, bądź nie chcą tam być. Są też i takie osoby, które nie chcą z takiego miejsca po prostu w ogóle skorzystać, wolą po swojemu, tak jak lubią. No niestety, w jakimś sensie bezdomność jest związana z pewnymi też zmianami psychicznymi. O tym mówią ci, którzy pracują z osobami bezdomnymi. 5 lat spędzone na ulicy to są nieodwracalne praktycznie zmiany w strukturze sposobu życia. Jakby im dłużej ktoś jest na ulicy, tym trudniej go stamtąd wyciągnąć. Trudno nam jest to zrozumieć, prawda? Tak, to jest takie zagadnienie, w którym dla nas pewne rzeczy są normalne, dla tamtych osób inne rzeczy zupełnie są normalnością. Nasza normalność nie jest ich normalnością. Tak, poczucie swobody, takiej wolności od podatków, od obowiązków, od zachowywania norm społecznych jest ich sposobem życia. Są tacy. Są tacy, którzy mają, i to jest coraz większa niestety grupa, osoby z zaburzeniami psychicznymi, które nie odnajdują nigdzie indziej pomocy. I to jest takie bardzo trudne, że zostają odrzuceni przez rodzinę, bo to jest niesamowicie kłopotliwe współistnienie z osobą, na przykład, która ma manię zbieractwa. Takie osoby naprawdę często lądują zupełnie na ulicy. Tego typu zaburzenia psychiczne powodują ten stan wykluczenia i potem te osoby też nie są w stanie na przykład skorzystać z tych instytucjonalnych form pomocy, bo się nie są w stanie odnaleźć w grupie, w społeczeństwie. Tam są pewne normy, tak bardzo podstawowe, nie wiem, związane z higieną, ze sposobem bycia. Te osoby nie są w stanie przestrzegać takich norm. Zatem tym bardziej ich wykluczenie jest jeszcze głębsze. Wykluczenie nie tylko z rodziny, ale nawet z form pomocy. Staracie się pomóc wszystkim? Nie, nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim. To jest tak, że każdy może przyjść, ale nie każdemu jesteśmy w stanie pomóc. W sensie pomóc tak, jak byśmy chcieli. Czasami to jest tylko to, co mamy. Najczęściej to są te bardzo podstawowe potrzeby, najbardziej elementarne, czyli danie czegoś do jedzenia na jadłodajni. To jest bardzo istotne. Okazuje się, że mnóstwo ludzi potrzebuje po prostu miski zupy, talerza z gorącą zupą i kilku kromek chleba. 120 tysięcy we Wrocławiu, jeszcze doliczmy Oławy, mamy prawie 150 tysięcy posiłków dziennie, przepraszam, rocznie wydawanych. A dziennie? Dziennie to jest ponad 500 do 600 porcji. W skali kraju to jest 3 miliony osób, które korzystają codziennie z opieki Caritas, z tego gorącego posiłku w różnych jadłodajniach i innych ośrodkach. Skala jest wciąż jakoś zaskakująca. Przecież mamy XXI wiek, gorąca zupa, miska, no przecież to są metody ze starożytności. Już nie mówię, że ze średniowiecza, ale wciąż potrzebne. Po tą zupę nie ustawiają się tylko osoby w kryzysie bezdomności. To jest bardzo dużo seniorów i to jest grupa taka, która wymaga wielkiej troski. Coraz częściej też widuje się ludzi młodych, którzy stracili pracę, którzy mają tę pracę coraz gorzej płatną. Mhm. To są często studenci, którzy stają w takich miejscach po to, żeby chociaż jeden posiłek dziennie zjeść ciepły. To też jest przerażające. U nas się to widzimy w naszej łaźni. Na Katedralnej 7 mamy 20-30-latków, którzy korzystają z naszej łaźni.
Przychodzą się umyć i ubrać, bo nie mają i lądują na ulicy, mają jakieś konflikty z rodzicami, nie są w stanie jakby zbudować relacji, samodzielnie się utrzymać i z tej formy jakby korzystają. Przerażające, bo tego jeszcze do tej pory było to niezwykłą rzadkością. Dzisiaj codziennie kilka takich osób jest. Nie było tego, więc coś też się społecznie zmienia pod tym względem. Jest jakaś grupa młodych ludzi, którzy nie potrafią się odnaleźć w świecie, nie potrafią wejść w pewną strukturę związaną, nie wiem, z zdobywaniem środków finansowych, miejscem pracy i zamieszkania. Lądują na ulicy, korzystają z takich form wsparcia. Do tego wszystkiego, do tej całej biedy, dochodzą również uchodźcy, którzy cały czas potrzebują pomocy. Oczywiście bardzo wiele osób nadal im pomaga, to jest już coraz lepiej zorganizowane, ale tak jak Pan mówił, cały czas do Was zgłaszają się osoby, które w żadnych strukturach się nie mieszczą. Tak. Po pierwsze są nowi uchodźcy. Mamy taką grupę cały czas napływających uchodźców, którzy nie byli z rejonów, które są w tym momencie ogarnięte konfliktem zbrojnym i te osoby uciekają. To nie są osoby, które były, wróciły i przyjechały jeszcze raz, chociaż takie też się zdarzają, ale są też zupełnie nowi, dopiero teraz uciekają przed wojną, jakby widząc, że nie są w stanie przetrzymać zimy na Ukrainie, bo nie dało się zasadzić ziemniaków, nie dało się posiać zboża i zostali naprawdę z niczym, dlatego widząc tą zbliżającą się katastrofę uciekają. Mamy takie osoby. Pojawiają się osoby, które się zupełnie nie mieszą w kategorii. Wczoraj rozmawiałem ze studentką z Nigerii, która uciekała przed konfliktem z Ukrainy. Tak? Ona się nie mieści w pewnych systemach. Jest uchodźcą, a jednocześnie obywatelem Nigerii, nie Ukrainką. Tutaj dopiero od lutego będzie mogła podjąć studia. Już tutaj zaczęła pewne starania. Otrzymała mieszkanie od dobrych ludzi, ale nie mam nic na utrzymanie, więc tutaj jakby paczka żywnościowa, higieniczna bardzo im pomogła, niezwykle ją ucieszyła, więc są i takie bardzo niezwykłe i nietypowe sytuacje, to się cały czas dzieje, natomiast my bardzo teraz naciskamy na to, żeby szukać form pomocy na Ukrainie. Uruchomiliśmy program Rodzina Rodzinie, on się fantastycznie sprawdził w Syrii, na Bliskim Wschodzie, tam chodziło o to, aby zatrzymać Syryjczyków na ich ziemi, żeby żołnierze chcieli bronić tego terenu, żeby była perspektywa, że ten kraj będzie odbudowywany, żeby ludzie po prostu zostali na miejscu i chcieli tam być. I to dla nas też w tym momencie jest istotne, żeby Ukraińcy mieli tę pewność, tę nadzieję, że ta Ukraina będzie przez nas, albo po prostu będzie odbudowywana. Stąd teraz program, którego celem jest wsparcie rodzin pozostających na Ukrainie. Takich rodzin to są w niezwykle trudnej sytuacji. Rodzin jest mama, dzieci, na przykład ojciec zginął albo jest ciężko ranny w wyniku konfliktu z Rosją, gdzie są jakieś niepełnosprawności, gdzie po przejściu wojsk rosyjskich zostały popękane ściany, nawet niezwykłe, popękane, poniszczone, bo i takie sytuacje. Jakby ta odbudowa tam na miejscu jest niezwykle potrzebna. Dlatego zachęcamy, żeby włączyć się w ten program, czy rodzinami. Zgłosić się do Was? Na naszej stronie internetowej więcej informacji, jak to działa, jak przelewać te środki, które rzeczywiście tam trafiają, nie są tutaj jakoś zużywane, tylko rzeczywiście dla tych rodzin. Można zrobić grupę sobie, czy w swojej wspólnocie modlitewnej, czy u siebie w pracy, czy z innymi ludźmi zebrać się. Będziemy przez kilka miesięcy utrzymywać taką rodzinę, wesprzemy ją bardzo realnie, no i przywrócimy nadzieję. Cały czas potrzebni są wolontariusze. To jest tak, że wszystkie te nasze działania w dużej mierze też są oparte, oprócz profesjonalnego personelu, który na przykład rozmawia, rozpoznaje te potrzeby uchodźców z Ukrainy, ale ta codzienność polskich ubogich, naszych rodaków, naszych seniorów, którzy przychodzą i pukają do drzwi parafii, do drzwi punktów Caritas przy naszych kościołach, opiera się wyłącznie o wolontariat. Wyłącznie o wolontariuszy. 1500 ludzi, którzy są w parafialnych zespołach, pełnią dyżury, robią różnego rodzaju projekty, szkolą się. Teraz przygotowują kolejne właśnie szkolenia, aby to ich działanie było jakby coraz bardziej w jakimś sensie skuteczne. Żeby nie zajmować się tylko i wyłącznie rozdawnictwem,
Ono jest potrzebne, niestety ludzie tego potrzebują, ale próbujemy za każdym razem dać coś więcej od siebie. Więc wolontariusze przede wszystkim w parafiach, ale też tam, gdzie są nasze ośrodki. Tam też zawsze ci wolontariusze są potrzebni. No i za moment ruszamy z różnymi akcjami świątecznymi. No pakowanie właśnie. Paczek. Tu będzie mnóstwo rąk do pracy potrzebnych. Niedługo, no nie tak niedługo, ale już Mikołajki. Nasza paka to wasza kolejna akcja. Co zrobić, żeby do niej się przyłączyć, żeby zachęcić młodych ludzi, żeby chcieli w takiej akcji uczestniczyć? To jedna z moich ulubionych akcji, dlatego że nasze biuro zamienia się naprawdę i bardzo realnie w fabrykę Świętego Mikołaja. Akcja polega na tym, że dzieciaki zamiast sobie nawzajem w klasie dawać prezenty, wspólnie robią paczki, paki dla dzieciaków z trudnych miejsc. W tym momencie to są dzieci, które są objęte, powiedzmy tak ładnie, pomocą sądów rodzinnych we Wrocławiu. Jesteśmy tutaj we współpracy z kuratorami, którzy znają sytuację, wiedzą, że czasami konflikty w rodzinie niestety dotykają dzieci. Przemoc, różne sprawy rodzinne, zaniedbanie i cierpią dzieci. Chcemy, żeby chociaż Boże Narodzenie w tym roku, bardzo konkretnie 24 grudnia, przyszedł do nich Mikołaj. Żeby choinka, której może w domu nie być, bo są takie sytuacje, była u nas i pod tą choinką, żeby była góra prezentów. Góra prezentów dla 200 dzieciaków, które otrzymają coś, czego się, myślę, że nie spodziewają. Bo to oprócz tych paczek, to będzie też ogromna taka życzliwość od uczniów z Wrocławia i z innych miejsc. I to jest w tej akcji, ona ma jakby dwa elementy. Jeden to jest, że te paczki trafiają do nas, ale drugi, ta akcja nie jest nasza. Albo inaczej, my ją wymyśliliśmy, ale chcemy, żebyście Państwo z niej korzystali, żeby rodzice opowiedzieli o tej akcji nauczycielom, ale nie tylko we Wrocławiu, w Oleśnicy, w Oławie, w Brzegu, wszędzie, gdzie dociera Echo 24, żebyście tam zrobili i dali dzieciom ze swojej społeczności, ze swoich, tam poszukać, gdzie są potrzeby realnie. Ze swoim pedagogiem szkolnym, z ośrodkiem pomocy społecznej sprzedajemy tę akcję, albo inaczej rozdajemy tę akcję. Częstujcie się, drodzy Państwo, bo warto nasze dzieci uczyć wrażliwości, bo warto pomóc tym, którzy naprawdę nie oczekują nawet na to, że w święta coś dostaną. Bardzo dziękuję. Będziemy Państwu jeszcze o tej akcji przypominać. Wpraszamy się na rozdawanie prezentów. I obiecujemy, że też taką paczkę zrobimy. Bardzo się cieszę, bardzo czekamy. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę Echo 24, za rozmowę dziękuję Pawłowi Trawce. Dziękuję serdecznie.